Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy do stolicy, gdzie trzeba pewne renowacje przeprowadzić. Zapomniałem przede wszystkim dołożyć jednej pani od konserw. Już ją teraz dokładam moi drodzy. Jest tu taka specjalistka od fabryki konserw, która zwiększa produkcję. Będziemy musieli moi drodzy z racji galopującego nawet na szyję zboża przenieść sobie nasze piekarnie. Przeoczyłem fakt, że podłączone do prądu będą nam zżerać po prostu masę, całą masę moi drodzy ziarna, więc przeniesiemy ją teraz sobie. Myślę, że najlepszą lokalizację będziemy tu na górze mogli znaleźć, jako że wszystkie inne miejsca są już zajęte poza zasięgiem drugiego związku zawodowego, tak żeby się zmieścić. Najlepiej gdzieś tu by było. Chyba będziemy poza zasięgiem tutaj. Mam taką nadzieję. Tak, będziemy. Dobra, to możemy zburzyć tym samym, moi drodzy. I tu miejsce zrobimy na większą ilość hut, to jak się Państwo domyślacie. Na razie wykasujmy wszystko, włącznie z przedmiotami, moi drodzy. Tak jest. I magazyny stąd też wylatują. To po pierwsze, to jest pierwszy krok, moi drodzy, do osiągnięcia naszego celu. Teraz upewnijmy się, że to jest podłączone. Zbudujmy związek zawodowy. Przywróćmy specjalistów, którzy tu byli, czyli cukiernik Patryk, czyli pani od piekarni. I jeszcze tu ktoś boostował, jeśli dobrze pamiętam, a może nie. Chyba to już byli wszyscy. Chyba to już byli wszyscy póki co, moi drodzy. Pani tu podnosi wszędzie. Na razie chyba to wszyscy, z tego co widzę. Fabryka maszyn do szycia. Fajnie było, ale nie mamy takiej możliwości na chwilę obecną użycia. Dobra, moi drodzy. Myślę, że musimy też kopalnię zboostować w jakiś sposób. Wybudujmy na wszystkich złożach na początek, moi drodzy. Tu nawet magazyn przystaje, świetnie się składa. Wybudujmy to wszędzie złoża. Zobaczymy, jak z czasem się nasza unormuje sytuacja ze zużyciem, moi drodzy, właśnie wspomnianego zboża. Zbudujmy te kopalnie w międzyczasie. Druga, następna, idziemy dalej. Kopalnie żelaza tutaj jest i ma dostęp do magazynu. Tutaj jest i ma dostęp do magazynu. Tutaj podobnie, tak jak te dwie. Tutaj nie ma, dobra. Tu mamy co obok? Wapień, świetny, bo się przyda za chwilę. Od razu tu zbudujemy kopalnię, podłączymy się do systemu, tak jest. Budujmy obie, niech już się wapień też gromadzi, bo fabrykę betonu zbrojonego też tu wybudujemy, moi drodzy. Żeby mieć własne zasoby. Idziemy dalej, za żelazem. Tutaj kolejne złoże wolne. Mam nadzieję, że wystarczy już teraz w całości nam żelaza. Czy uda się prąd dociągnąć jeszcze stąd? Byłoby super, gdyby się dało, ale widzę, że się nie da jednak, trudno. A tędy? Też nie da rady? Po żadnej linii, naprawdę? Nic? No to nie, trudno, to nie będzie tam najwyżej. Dobra, idźmy dalej. Więcej żelaza, moi drodzy. Muszę się upewnić, że wszystkie są zboostowane w tej chwili. Nie wydaje mi się, by jakieś puste pole pozostawało. Dobra, mamy wszystkie. Teraz węgiel. Będzie nam do żarników potrzebny, moi drodzy. Od razu go zbudujmy, tak? W tym odcinku już na pewno zaspokoimy potrzeby inżynierów i dobijemy do 10 tysięcy. To mamy ogarnięte. Tutaj kolejna kopalnia. Oba złoża węgla, świetnie się składa. Oczywiście to nic nam nie da, jeżeli nie połączymy się z bazą. Świetnie, w jednej linii. Lubię, jak tak zostaje. Miedź, węgiel kolejny, oczywiście. Złoża miedzi też będą potrzebne. Za chwilę będziemy produkowali do okularów, moi drodzy, brąz. Więc też się podłączmy. Proszę bardzo. Oczywiście nie zapominajmy o straży pożarnej. Zaraz ją umieszczę, moi drodzy. Zaraz ją umieszczę. Jako, że sobie to projektujemy i wrócimy do tego, do kopalni, ale chcę jeszcze puścić szlaki handlowe w tej chwili, żeby już nam się bawełna, moi drodzy, pomału zbierała, bo inaczej nie ulepszymy inżynierów. Mam już tu przygotowane okręty w portach, zobaczcie. Tutaj mamy, wytwarzamy masę futer całą i za chwilę dwa statki do pracy zaprzężamy przy tym. Tak jest, już się robi. Futra, stolica. Świetnie. Dodajmy właśnie oba statki. Tak jest. Ładujemy tu futra na fulla i zostawiamy je w stolicy oczywiście. Tak jest. I cztery. Doskonale. Tutaj zrzucamy. Dobra. Poszło. I tak samo, moi drodzy, w przypadku bawełny, którą też mamy gotową. Już w Starym Świecie. Tu się coś nie doczytało. Tutaj przywiozłem jeszcze, żeby powiększyć magazyny, trochę desek i cegieł. Już je powiększam. Statek nam się przyda odesłany do Starego Świata, a nawet do łodzi po zasoby. Statki z bawełną już czekają i tworzymy je od razu, moi drodzy.
Żeby w stolicy były. Bawełna stolica. Bawełna stolica, świetnie. I teraz tak, ładujemy tu. Jak się łatwo domyśleć, bawełny. Na fulla. Tak jest. Używamy do tego obu naszych statków. Obu chciałbym. Dodaję jeszcze jeden właśnie. I rozładowujemy. Oczywiście w grodzisku. Nowym grodzisku. Cyk. Poszły. To powinno załatwić sprawę z płaszczami futrzanymi. Niech już ruszy produkcja, a my wracamy do Trelawnej. Tu też rozbudujemy nieco doki. Niech się zbierają, moi drodzy, materiały, bo ich nigdy dość. Myślę, że jeszcze kilka łowców futer, chciałem powiedzieć. Źle się to kojarzy. Jeszcze kilka tutaj chatek damy, żeby zbierały się futra. Tych nigdy dość, jak wiemy. Tych nigdy dość, moi drodzy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Im więcej, tym lepiej, moi drodzy. Jak wiemy. Żeby nam niczego nie zabrakło. Absolutnie. Dobra. Jeszcze raz to samo. Poproszę. Gdzie byśmy tu mieli stówkę? Tutaj chyba, co? Byłaby stówka, ja myślę. Dobra. Połączmy całość. I myślę, że wystarczy na razie. Tymczasowe rozwiązanie, jak najbardziej. Ale już działa, moi drodzy. Ale już działa i niech się zbiera. Ok, wracamy do stolicy. Gdzie złoża węgla teraz obskakujemy, przypominam. Upewniając się, że mamy wszystkie gotowe podżarniki, moi drodzy. Podżarniki, które już za chwilę będą nam potrzebne. Kolejne złoże węgla. Mam nadzieję, że wystarczy robotników, ale zanosi się na to, że tak. Wszystko na to wskazuje. Tutaj musimy też dojść do... No właśnie, aż tam. A może droga już nie ma znaczenia, jak będzie wyglądać w tej chwili. Żeby nie marnować też naszych... Miedź i cynk, tak, jak najbardziej, też są nam potrzebne. I to już za chwilę. Do wytwarzania, proszę państwa, okularów. Cyk, cyk i straż pożarna, dobra. To tak może nawet zostać, docelowo. Cyk i tu połączmy. Fajnie, a prawie fajnie, dobra. Jest połączone. Dobra, straż jest gotowa. Tu też jedną dajmy, bo to daleko. Koszty utrzymania nie są jakby duże, ogromne. Idźmy dalej za węglem. Niech ja się upewnię, że wszystkie złoża węgla są obsadzone, moi drodzy. Co do jednego, bo to będzie kluczowe dla powodzenia całej operacji. 7 na 7, dobra. Teraz złoża cynku. Tutaj jeszcze mamy nieobsadzone. Cyk. Oczywiście później to wszystko będziemy sobie dostarczać, ale na razie musimy wybudować. Na razie musimy we własnym zakresie to wszystko wybudować sobie. Złoże miedzi, tak, też zostanie wykorzystane. Dobra, od razu kopalnia. Jak tam z robotnikami? Jest ok jeszcze, bo jeszcze sporo fabryk muszą obsadzić, także nie samymi. Miedź mamy całą? Nie, jeszcze tu mamy kopalnię miedzi niegotową. Już powstaje i chyba nawet dopalona właśnie elektrycznością. Świetnie. Cynk, raz, dwa, trzy. To by było wszystko z kopalni, moi drodzy. Teraz wiem, że mamy niedomiar żelaza i to spory. Co my tu mamy? Wapień. Wapień też od razu będziemy wydobywać. Już kolejnego magazynu nie będę dostawiał. Dostawię tu tylko straż pożarną na wszelki wypadek. Proszę bardzo. Kopalnie, chyba wszystkie surowce naturalne teraz eksploatujemy z Trelawnej. Bardzo to wpłynęło na pewno na zanieczyszczenie, a niekoniecznie. Proszę bardzo, jakaś miła odmiana. Dobrze, moi drodzy, tu mamy dość. Możemy też ryby zredukować, myślę, troszkę. Mamy ogromny przyrost, a chciałbym zwolnić ten związek zawodowy. Jeden chociaż. Chociaż jeden, moi drodzy. Oj! Żeby odzyskać godność. Nie no, żartuję. Żeby móc więcej zmieścić potrzebnych nam rzeczy. Próbujemy to wszystko przesunąć tym samym, tak jak było mniej więcej. Już nie będę dróg poprawiał. Wszystko się przyczepia idealnie, jak widzicie. Po prostu jeszcze jednego rybaka, może nawet dwóch się tu uda wpasować. Jeden musi wystarczyć w takim razie. Dobra, jeden wystarczy. Chociaż żwirownie też by tu było zacnie wcisnąć jedną, jakby to wszystko przesunęli na przykład sobie. W drugą stronę teraz, moi drodzy. To zmieściłoby się jeszcze jedna żwirownia albo jedne ryby. Myślę, że żwirownia będzie bardziej praktyczna. Ryb już mamy aż nadto, proszę państwa. A żwirownia mile widziana będzie. Kopalnia piasku. Jak zwał, tak zwał. Każdy wie, o co chodzi.
Tutaj coś blokuje, prawda? Z przeniesieniem. Jakiś problemik jest. O, teraz już nie powinno być. Tutaj coś mi przeszkadza. Nie bardzo się to chce pokryć, jak widzicie. Przez to, że mamy to zablokowane. No mam nadzieję, że jeszcze jedna wejdzie. Dobra, wejdzie. Teraz już na pewno. Teraz jak już to puściliśmy, to musi wejść. Tak. Podobny i tu. Dobra, i teraz to powinno wejść. Fajnie. Oczywiście jako tymczasowe rozwiązanie wystarczy nam. No dobrze, moi drodzy, jako potrzebujemy też szkła, nie tylko do okien. Powinno nam coś zostawać teraz, właśnie, szkła i to bardzo dobrze się składa, ale to nie będzie dość, obawiam się, że to może być nie dość, moi drodzy. Będziemy zmuszeni więcej hut szkła posiadać. Zdecydowanie więcej, moi drodzy, bo to nam nie wystarczy. Także huty szkła pod prąd muszą iść już teraz. One już są pod prądem, ok? W takim razie jeszcze dwie będą potrzebne pod prąd. Przynajmniej jeszcze dwie, bo myślę o zegarkach. Je stawiamy. Ten system dróg w sumie można skasować wewnętrznych. Postawimy to sobie po swojemu jeszcze raz, moi drodzy. Tak. Tak, żeby się jak najwięcej pod prąd udało ich podpiąć. To nam, jak wiecie, zboostuje produkcję. Dobra. Jak drogi, to tylko brukowane oczywiście. Fajnie. Powinno pomóc, ale na ile nie mam pojęcia. Może jeszcze jedne ryby wylecą. Jak tam zboże? Pomału się ogarnę, moi drodzy. Pomału jest ok. Powinno być dobrze. Oj, jeszcze nie używamy. No właśnie. Nie połączyliśmy się niestety z drugą częścią piekarni. Dopiero teraz ruszy robota. Dopiero teraz będziemy wiedzieli, czy zboże poleci dalej na łeb na szyję. Mam nadzieję, że nie. Że aż takie zużycie nie będzie. Może jeszcze słodownie powinniśmy zredukować. Mamy ich za dużo chyba. Wydaje mi się, że możemy mieć ich za dużo, moi drodzy. Że za 2-3 słodownie można walić, tudzież nawet 4. Zobaczymy, jak to wpłynie na całość. Piwa i tak nie powinno być mniej. No właśnie, jest ogromny przyrost. A bardzo nam to pomoże z zredukowaniem ilości, moi drodzy, nie tylko robotników. Oj, miało być w trybie projektowym to zrobione. Marian. W trybie projektowym. Jeszcze raz to powiem. Dobra. 3. To chyba nie tak było. Zdecydowanie nie tak. 2, 3. Okej. Your ship has returned from its voyage. Świetnie się składa, niech tam będzie. Dziękuję bardzo. Teraz powinniśmy zboże mieć ogarnięte. Jeszcze minus 3. No dobra, to jeszcze jedną słodownię wwalę. Czy wystarczy wtedy piwa? Mam nadzieję, że tak. Zaraz zobaczymy. Zboże się powinno uspokoić. Ryby dalej szaleją, więc jeszcze jedne ryby wywalimy. I wstawimy, jak się domyślacie, żwirownię. Może nawet dwa musimy. Dobra. Musimy mieć jak najwięcej kopalni piasku, żeby szybko ogarnąć szkło i żeby móc ich inżynierów posiadać, moi drodzy. Teraz tak, i jak mam przyrost rud kopalnych, zwłaszcza mnie interesuje właśnie. Tak jest, świetnie, ruda żelaza na plus. Ruda kwarcu i miedzi teraz. Cynku i miedzi, przepraszam, plus 4, dobra. Musimy, moi drodzy, postawić huty już teraz. Niech zaczną pracę. Myślę, że tutaj pociągniemy jeszcze linię kolejową, żeby sobie postawić elektrownię, także i tu, moi drodzy. Przy tej oto drodze, dlatego że chcę mieć dostęp do tych hut, to drewno już może częściowo wylecieć z tej strony. Pali ich ochronę środowiska póki co, ja muszę się zmieścić z tym wszystkim. Elektrownia już stoi. Brakuje inżynierów, ale zaraz się pojawią. Już lada moment, mam nadzieję, ulepszymy. Jeszcze nic nie szyjemy, bo jeszcze towary chyba nie dopłynęły na wyspę, obawiam się. Jeszcze bawełna może nie dotarła. Tak, jeszcze bawełna nie dotarła, moi drodzy. Dopiero czekamy na przypłynięcie statku. Dobra, jak przypłynie, to już ruszą, ale oni uniwersytetu też potrzebują i już im postawimy, moi drodzy. Jeden tu powinien dwie dzielnice sięgnąć w zasadzie. Dostawmy im uniwersytet od razu. I będziemy potrzebowali inżynierów, koniecznie za chwilę. Tych zaraz sobie ulepszymy z powrotem. A to powinno dwie dzielnice spokojnie sięgnąć. Dobra, i tyle chciałem. Tyle chciałem, moi drodzy, żeby sięgnęło. Zaraz tą stówkę sobie odzyskamy i może dopiero wtedy uruchomimy.
elektrownię, a w międzyczasie zaplanujmy co i jak tu będzie wyglądało. To znaczy elektrownia tu, drogi wybrukowane oczywiście. Tak, tu nawet kamienny most może się trafić już, okej. I teraz tak, potrzebujemy na okulary, ile to jest? Minuta 30, dobra, czyli potrzebujemy trzech mniej więcej. 2, 3. Tak. 3. Teraz huty. Odlewnie, osiądzu, przepraszam. 1, 2, 3. Dobra. Uwaga. Huty niech już pracują. Będą potrzebne. Najlepiej pracowały podłączone do prądu. Chyba nawet wymagają, a może nie wymagają podłączenia do prądu. Zaraz zobaczymy. To by na pewno zwiększyło ich wydajność. Nie wymagają, dobra. Ale i tak je sobie podłączymy, moi drodzy. Gdzie są nasze okręty? Muszę podejrzeć mapę globalną, proszę pozwolić. Dalej nie wiem, gdzie nasze okręty płyną. A dokładnie okręty z bawełną, moi drodzy. Czyżbym wskazał zły grodziskim? Czyżbym pomylił grodziski i tu zrzucili bawełnę? Nie, niemożliwe. Po prostu jeszcze płyną. Bawią się do Trelawney nadal. Tak, płyną. Dobra, jest i pierwsza dostawa bawełny, moi drodzy. Teraz już powinniśmy sobie ulepszyć do inżynierów i drugą elektrownię tym samym uruchomić. A za chwilę chcemy ich mieć jeszcze w tym odcinku 10 tysięcy, co mam nadzieję uda nam się. I wtedy już oczywiście, jak się domyślacie państwo, ruszamy do NBS-y, żeby szybko nabić instytut i wracamy tutaj optymalizować dosłownie wszystko, bo ta stolica wymaga gruntownej przebudowy. Poza może lokalizacją 9 środkowych okręgów, część stąd wyautujemy po prostu i produkcji, i rolnictwa przede wszystkim. Nie chcę tu na wyspie. Będziemy sobie zajmować te 3 duże wyspy, 4 duże wyspy w zasadzie i przystosowywać do naszych potrzeb, moi drodzy. A tutaj będzie stricte może jedynie uprawa szampana. Przepraszam, uprawa winogron, produkcja szampana tutaj. Nic więcej. Chcemy, żeby to była ładna i malownicza stolica. Nie będziemy teraz torów też odtykać. Oczywiście linie kolejowe to w ogóle wymagają zaprojektowania od zera, jak już nie będzie pól, bo nie mamy tu możliwości po prostu puszczenia 2 czy 4 nawet nitek. Tak zrobimy w przypadku przemieszczania szybów naftowych, moi drodzy. Będą 3 różne elektrownie zasilane przez 3 różnych specjalistów i wystarczą nam. Już się nie mogę doczekać naprawdę tych przeróbek i maksymalizowania tej produkcji. Już przebieram nóżkami na myśl o tym. Niech się tylko rozładują i już ruszamy. Powinny być 3 te płaszcze puszczane już w tej chwili, moi drodzy, pierwsze na naszej wyspie, a my powinniśmy huty dostawić żelaza, których był niedomiar, pamiętam. Oprócz hut stali zwykłych, szkła, przepraszam. Tą drogę jakbym skasował i trochę przeniósł, byłbym rad, gdybym mógł zrobić to jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej to zrobimy w takim razie. Puścimy drogę tędy. Cyk. Cyk. Nawet przedobrzyłem. Dobra, nie szkodzi. To wszystko stąd wyleci wkrótce. My chcemy mieć tylko czyste sumienie. Zobaczcie, jakiego nakładu pracy niebywałego wymaga, moi drodzy, zbudowanie inżynierów bez używania doków. Pokażę wam coś w przyszłym odcinku, jak już będziemy sobie płynąć do NBS-y, żebyście zobaczyli dla porównania, jak z dokami można łatwo, w ogóle nie budując zupełnie nic, dobić sobie do doków. Dobra, jest przyrost bawełny. Jazda z tym szyciem. Już wszystko masz, nie maruj. Teraz powinieneś mieć zupełnie wszystko do szycia. Najgorsze, prądu nie ma nadal. Gdzie ta ciuchcia? Potrzeba prądu. Panie! Prądu potrzeba. Szkło się robi w nadmiarze? Bardzo ładnie, bo będzie dużo więcej go potrzeba. Więcej niż okna, moi drodzy. Okna zawsze mogą poczekać, nie musimy ich tu produkować. Mogę w każdej chwili skasować, żeby tylko mieć produkcję okularów ogarniętą. Jest to jakaś alternatywa, moi drodzy. Na wypadek, gdybyśmy musieli z niej skorzystać. Gdzie ten prąd? No wreszcie. Dobra, zobaczmy, jak to będzie teraz produkcja wyglądała. Już jest ok, widzę, bo przecież bez prądu nawet daje radę, a co dopiero z... Zboże idzie na plus, ryby idą na lekki minus, czyli jedne powinniśmy jeszcze dostawić ryby. Tutaj są już 2 w zasadzie, ale tutaj mogę część przenieść tych magazynów, jako że właśnie, że tu na przykład nie potrzebujemy tego obszaru, więc stąd wyłuskajmy kilka i przełóżmy tam te ryby. Niech to się trzyma kupy na lepik, taśmę klejącą i słowo honoru i obietnice wyborcze, potem się to przestawi wszystko. Dobra, tak jak się należy. Dobra, jeszcze jedną przynajmniej.
Przecież te ryby tam nie wejdą, panie. Nie chcę kasować magazynów, tak jak mówiłem, bo chcę, żebyśmy mieli cały czas dostęp do materiałów budowlanych. Takiej ilości, w jakiej mamy obecnie, muszą się dwie rybki zmieścić. No, raz. Dwie się nie zmieszczą. Co się nie zmieszczą? Nam się nie zmieszczą, kurde. Proszę bardzo. Kolejne drewka wyautujemy. Do magazynu dociągniemy drogę. Otoczymy ładnie rybki. I już, gotowe. Chyba wystarczy. Teraz powinno ryb wystarczyć, już nic nie będziemy kasować. A teraz powinniśmy w zasadzie móc inżynierów, moi drodzy. Jeszcze nie możemy, bo jeszcze się nic nie szyje, prawda? Czego brakuje? Nadal bawełny. Niemożliwe, przecież macie połączenie kuchnia z tym. Czemu nie robicie tego? Ale się głupotę zrobiłem, moi drodzy. Teraz dopiero się zorientowałem. Proszę w ogóle zapomnieć o tym, co ja zrobiłem. Co odwaliłem w tej chwili w zasadzie. Bo przecież wysyłam bawełnę do przetworzenia, a nie przetworzyłem jej tu, moi drodzy. Dobra, możemy cały ten szlak handlowy cofnąć. Ale to nic, zaraz to naprawimy. Po prostu naprawimy to od razu, moi drodzy. Ale bubel po prostu. Dałem ciała na maksa, moi drodzy. Dałem ciała na maksa, bo mamy tkaninę przesyłać, a nie bawełnę. Właśnie, i zrzucać w grodzisku. W trylalnej, przepraszam. Tak dawno nie grałem po prostu i w Nowym Świecie nie byłem, zapomniałem o tym. Co tu się robi z tym? Dobra, teraz ładujcie to, zgadza się. A tutaj szybko siłę roboczą się postawi. Na prędce. 6 powinno wystarczyć. Na ile mamy przędzalni? 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dobrze, tak? 2, 4, 6, 8 nawet. Czyli jeszcze dwie potrzebujemy. Przędzalny bawełny. Raz i dwa. Dobrze. Okej, okay, niech pracują już, a ja tą bawełnę szybko przerzucę, którą aż wstyd przyznać upchaliśmy tu. Odwieźmy to z powrotem, siłami dwóch statków, zrzuć futerka i zabierz tą bawełnę z powrotem, bo oni ją muszą przerobić dopiero. To nie jest takie, wiesz, ho ho ho. Dobra, jedźcie tam od razu, tak jest. Nie stary świat, a nowy świat. Nowy świat, tak jest, do naszego portu i już, jazda. Jaki patron? Przecież was wysłaliśmy z konkretnym zadaniem. Proszę wykonać. Dobra, za chwilę będą płaszcze i futra, moi drodzy. Za chwilę będą. Za chwilę też elektrownię dobudujemy tutaj. I już wtedy ruszy produkcja. Nie teraz, panie. Publikuj, publikuj. Musimy tu jeszcze tory dociągnąć, moi drodzy. Zapomniałbym. Do samej elektrowni. Bo bez tego ona nic nie znaczy. Dobra, jak się zbuduje, to się połączy. Czekamy na dostawy tylko, moi drodzy, teraz. Połączenie z portem, oczywiście, że nie ma. A teraz już ma. Już będzie lepiej? Cieszę się bardzo. Czekamy na statki w takim razie. Czekamy na statki, moi drodzy. Nie używam, wiem, że mam w grodzisku gotową bawełnę, ale tak jak obiecałem, nie będę korzystał z tego, moi drodzy. I dosyłał tutaj jej, nie. Ten związek zawodowy moglibyśmy walić w sumie, prawda? I przyłożyć wtedy kapitana portu z rybami i z piaskiem. Bo pani nam nie jest chyba aż tak potrzebna. Świń mamy całą masę, moi drodzy. Spróbujmy ją wywalić, zobaczymy, czy świnie utrzymają w ryzach. Czy się poziom świnek utrzyma, bo i tak czekamy na bawełnę. Jeżeli się utrzyma, to będzie dobrze, moi drodzy. To znaczy, że możemy użyć na wybrzeżu tego związku zawodowego. Ryby na tak minimalny minus, że nawet nie ma się czym przejmować, moi drodzy. Ale jak nam zabraknie kogokolwiek, to się rozsypie gospodarka, wiemy to, z autopsji. Piwo, byleby wszystko pomału rosło, a wszystko widzę pomału rośnie, świetnie. Tkaniny bawełniane i płaszcze, niech już ruszą, to będę bardzo zadowolony. Jak już to posiądziemy, to będzie mega i super. Aż tylu kopalń nie potrzebujemy, ale ta produkcja ma przyszłość gdzie indziej i zastosowanie jeszcze inne, moi drodzy. Czekamy. Czy świnek wystarczy? Jeżeli tak, to jest gitara i nie musimy nic zmieniać. Wygląda, że stabilnie w prosiaki zaopatrzenie. Zboże nam rośnie. Świetnie. Nie karmić świni zatem więcej niż trzeba. Cegły idą w górę. Beton tu możemy sobie darować. W zasadzie nie beton, a okna wytwarzane. Moglibyśmy, ale niech się wytwarzają. To 3,5 tysiąca zniknie w Trimiga, jak postawimy inżynierów. Zaraz zobaczycie, ile tego zniknie, moi drodzy, w zasadzie. A zanim zostaniemy w palcem w nocniku, to ja już powinienem wolne statki wysłać ze stalą tutaj. Bo inaczej nie będziemy z czego mieli ulepszyć, moi drodzy, naszych
Domów, inżynierów, przepraszam, rzemieślników do inżynierów. Drugi statek zbudujmy, za chwilę będą potrzebne i zmienimy je na tankowce w końcu. Przepraszam, parowce, jak tylko przyjdzie na to chwila. Ty już tam leć, w zasadzie. Tak jest, do Trelawney, zrzucaj stal, a tu zaraz następny popłynie. I z cegłami może jeszcze jeden by się przydał. Je łatwo sprzedać później, a materiały wyślemy. Szybko pójdzie, moi drodzy. Wygląda na to, że gospodarka się trzyma w kupie, więc jakoś minimalnie zbalansowaliśmy. To deski widzę lecą na minus. Zaraz to naprawimy, przecież tartak, znaczy tartak, przepraszam, drwale, chatę drwala dostawić to jest sekunda. Dajmy drugą, były dwie. Trzymajmy się tego w balansu, który działał. Nie wymyślajmy koła na nowo. Będziesz miał trochę daleko stąd, co? Może nie stąd dlatego, a stąd. Tak. To przebudowa jest nieunikniona stolicy, więc ja sobie zdaję z tego sprawę. Na razie ponapychamy magazyny. Odblokujemy Instytut Badawczy, a wtedy, proszę Państwa, to już sobie poradzimy ze wszystkim. Absolutnie ze wszystkim. Dokąd płyniesz, mogę wiedzieć? Skoro tu jest twoje miejsce. Cegły i żebym nie zapomniał, stal, tak jest. Cegły i stal, chodź na tu. Chodź na tu po cegły i stal. Cyk. Tak. Następny w takim razie cały z cegłami wyślemy. Płyń tam już. Wiem, że jeszcze rewia, moi drodzy, której wymagają nasi rzemieślnicy, bo nie postawiliśmy im wszak żadnej. Żeby byli zadowoleni jedni i drudzy, to muszą mieć rewie tutaj. Muszą mieć rewie. A gdzie ją zmieścimy? Myślę, że tu, na rogu, że wtedy sięgnie nam na oba dystrykty. Moi drodzy, powinna. Ją od razu postawmy. Ładnie ogródźmy jakimś żywopłotkiem, może nie, ale jakimś cyprysem. O, świetnie. Niech będzie. Ship constructed. Statek gotowy, już go ładujemy cegłami i wysyłamy. W takim razie, chodź na tu. Dobra, cegły do stolicy, raz, dziękuję. Płyń, a my za chwilę ulepszymy wszystko. Dobrze, proszę Państwa. Rewie już mamy, więc zadowolenie winno wzrosnąć. Zaczynamy coś szyć, widzę, z tych płaszczyków futrzanych, ale czy dość, to nie wiem. Na to brakujące towary. Może rozerwali po prostu na strzępy. To nie, nie o tą bawełnę chodziło. My zaraz tą przewieziemy więcej bawełny. Powinno już coś powstawać jej. I powstaje dużo, bardzo dużo. Bardzo się cieszę. Tak powinno być. Dobra. Czekamy na okręty dalej. Moi drodzy, bez bawełny nic nie zaspokoimy. Żadnych potrzeb tutaj naszych gagatków. Żadnych potrzeb, ale możemy z grodziska wysłać część płaszczy, dlatego że uczciwie je zbudowaliśmy i to bez użycia doków. Pamiętam, że po prostu położyliśmy specjalistę stosownego, moi drodzy, który wełny używa zamiast, no właśnie, robotnicy. Jeszcze była taka pani, mamy tą panią przecież, że tak powiem, w zakresie użycia i może ją użyjemy, właśnie, co by wełny używała głównie. I tak mamy zluzowany jeden związek zawodowy i nie potrzebujemy go użyć nigdzie indziej, dlaczego nie? Czemu by nie? Tylko magazyn trzeba by przenieść stąd. Nawet tu. Tak? To, czy to się uda? Powinno. Zobaczmy. Spróbujmy tego. Ale mnie statek wystraszył. Spróbujmy tego. Mamy panią Lili, projektantkę mody tu chyba. No właśnie, mamy. Ona potrzebę siły roboczej obniża, tylko no rozumiem. To kto tam siłę zastępczą stosował? Przepraszam. Projektantka kreacji to robiła, otóż, no dobra, a mamy taką tu, w zestawie, czy nie mamy? Nie mamy, no dobra, to nie, to niech płynie normalny towar do miasta. Niech płynie stąd najlepiej, z grodziska. Weźmiemy trochę płaszczy luzem i zawieziemy bezpośrednio tam. Czekając na bawełnę, to już powinno część, moi drodzy, popchnąć naprzód. Wystarczy nam na ten rozruch, a dalej to już pójdzie, jak wiecie. Dalej już pójdzie samo, moi drodzy. Będziemy musieli elektryczność też zapewnić inżynierom. Spokojnie, poradzimy ze wszystkim. Potrzebujemy 10 tysięcy w stolicy i to w zasadzie wszystko, co nam będzie potrzebne. Reszta to będzie zaspokojenie potrzeb naszych uczonych, moi drodzy. Z tym też sobie powinniśmy poradzić, mam nadzieję. Mamy taką panią tu, jedną? Nie, chyba to jest jedyna w swoim rodzaju sztuka. Co przetwarza wełnę zamiast bawełny. Dobra, zostawmy ją tu w takim razie. Nie ma jej co brać. Na rejs.
parostatkiem. Zabierzmy stąd w takim razie. Pani wytwarza bawełnę, ale co mi po tym? Zabierzmy płaszcze futrzane gotowe stąd i tyle. Na rozruch wystarczy, moi drodzy. To nam przyspieszy trochę rozgrywkę. Dawaj, leć. A propos przyspieszania. Dobra, okręty już powinny dopływać zaraz. I pierwsze ciuchy powinny się pojawiać w magazynie. Zwolna. Futerka nie mają problemu, ale to nie futrami się martwię najbardziej. Świetnie. Wpłynęła do regionu, dobrze. To dobrze, bo zabierzecie, zostawicie to, a zabierzecie bawełnę. Dziękuję, od razu płyn. Na Trelawney. Flagship awaiting instructions. Zostaw to wszystko i zabierz takie trzy sztuki. Nawet tyle, byleby na rozruch było. Dawaj, płyn. Powinniśmy już być za chwilę w stanie ulepszyć nasze dzielnice, moi drodzy. Mam na to szczerą nadzieję, że zaraz dotrą bawełny. Pierwsze, na razie jeszcze ani widu, ani słychu tych koniecznych dostaw. Ale już za chwilę liczę, że to ruszy z kopyta. Stal nam idzie naprzód. Moglibyśmy beton tu zatem wytwarzać, chociaż z jednego źródła, ale potrzebujemy więcej inżynierów, 75. Dobrze, użyjemy ich. Użyjemy, moi drodzy, jak tylko będzie... pojawią się. To też sobie tu zostawmy. Już prawie koniec, proszę państwa. Już prawie koniec. Za chwilę będziemy mieli futra i ulepszymy wszystko. Tutaj wszystko jest gotowe. Jedyne, czego im brakuje, to futer. Materiały właśnie płyną na szczęście. Pamiętałem o stali, więc nie powinno nam niczego zabraknąć. Nie mogę się doczekać parowców i sterowców, aż będziemy mogli ich użyć, bo już teraz jest słabo, jeśli chodzi o ilości dostaw, moi drodzy. Sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, czekamy, czekamy. Teraz tylko farmienie specjalistów i produkowanie ogromnych nadwyżek nas czeka przez wiele odcinków, jak już zbudujemy instytut, ale jeszcze długi okres czasu przed tym, nim to nastąpi. Wcześniej będziemy oczywiście w NBS-ie się zajmować wszystkim i tym razem postaram się, żeby także wpływy punktów nauki od starszych mieć, czyli wykonam całą linię fabularną NBS-y zgodnie z założeniami twórców, mimo że nie przepadam, jak mówiłem, takimi fabularyzowanymi elementami w grach strategicznych czy w City Builderach. To, czego się nie robi dla was, widzowie, zrobię to i trudno, niech będzie. Sam jestem ciekaw, ile to da w zasadzie, więc zobaczymy razem, wspólnie wszyscy. No dawaj, dawaj, okręciku. Na razie stal. Dobra, stal też będzie ważną. Nic nie ulepszymy bez niej. To jest bardzo ważne, żeby ją mieć tutaj. Inne macy lecą na plus, więc jest ok. Pomału, bo pomału, ale lecą. To jest najważniejsze. Być może okien i tak nam nie starczy, żeby całą dzielnicę ulepszyć, moi drodzy. Mimo przyspieszenia całości. Czekamy na resztę statków. Tylko tyle możemy zrobić w tej chwili. I planować, które wyspy posłużą nam na co. Właśnie, może nie marnując czasu. Sprawdzimy sobie. Już tu płyną bawełny, dobra. Futra też powinny i cegły. Fajnie, fajnie, że jest ten podlot, naprawdę. Podgląd, przepraszam. Myślę, moi drodzy, że tak, tutaj... tutaj będzie uprawa papryki przeniesiona, potrzebujemy jej blisko. Winogron niekoniecznie. Damy to jakiś związek zawodowy z przedmiotem oczywiście, który pozwoli nam tutaj budować na przykład przemysł piwny cały. Chociaż nie ma zboża, ale możemy zamienić ziemniaki, które nie będą tu potrzebne. Więc myślę, że tu damy, tu zamiast ziemniaków będziemy mieli calutki, moi drodzy, przemysł zbożowy. Tak. Chociaż najlepiej byłoby użyć osady, która ma dostęp do ropy. Jako, że traktory nam przybustują bardzo wszystko. Myślę, że to jest lepszy pomysł. To będzie nasza wyspa zbożowa. Ponazywajmy już sobie poniekąd te wyspy. Pozmieniamy ich nazwy, jak będziemy mieli... świetne zboże i chleb. Tak jest. Być może też wędliny tu będziemy wytwarzać, bo jest tak, zboże, chleb, wędliny. Wędliny, tak jest. Dobra. Piwo tam, gdzie jest możliwość wytwarzania piwa, czyli na przykład to jest za mała wyspa. Zdecydowanie za mała, moi drodzy. Chociaż na piwo? Nie wiem, ile byśmy musieli wytworzyć tego piwa swoją drogą. Na piwo też może nie wystarczyć. Tu jest dużo złóż naturalnych poza tym. Zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy. Wiem, że będzie potrzeba więcej na pewno naszych materiałów. Dobra, mamy pierwsze, wreszcie. Dostawy płaszczy futrzanych. Lecimy po więcej matsów teraz.
Już powinny się pomału płaszcze pojawiać za chwilę. Mam nadzieję, że starczy bawełny tylko, moi drodzy. Mam tylko nadzieję, że wystarczy bawełny i materiałów, żeby ulepszyć to, co chcemy. Zaraz się okaże wszystko. Zwłaszcza jaka kolejka tu do pirsu rozrachunkowego leci. Trzeba będzie pomału te pirsy chyba też dobudować we własnym zakresie. No właśnie. Żeby się mieli gdzie wyładować z towarów, bo na razie to słabo wygląda. Your ship has returned from its voyage. Bardzo słabo to wygląda. Just say the word. Zrzuć te płaszcze, niech się doładują i chodź, będziemy cię wysyłać dalej. A co ty tu robisz? Zabrałem cię ze szlaku, sorry. I ciebie też. Przykro mi bardzo. Wrócisz tam. Wy po materiały zatem. Do Starego Świata. Na ulepszenie. Powinno wystarczyć, moi drodzy. Zobaczymy. Już za chwilę powinniśmy być w stanie ulepszyć. Wreszcie. Oto ta wiekopomna chwila. Ile będziemy w stanie ulepszyć? Mam nadzieję, że wszystko. Poczekajmy, aż się pojawią te domki. Mam nadzieję, że wszystkich sobie w inżynierów zamienimy. Oj! Właśnie, tu nie ma jeszcze robotników. Poczekajmy, niech się wprowadzą. Cierpliwości. To już i tak końcówka, moi drodzy. Cierpliwości. Jeszcze chwilkę. Jeszcze tu sobie ulepszymy robotników do rzemieślników. I tak oba moduły chciałbym docelowo, ale być może się nie uda wszystkich naraz. I wtedy zbudujemy elektrownię wreszcie i przybustujemy troszkę produkcję tam. Mam nadzieję, że to się nam uda, moi drodzy. Kawą już zajmiemy się w przyszłym odcinku, dostawą kawy i wtedy będziemy mogli wysłać ekspedycję, moi drodzy, wreszcie do NBS-y. I ewentualnie zbalansować produkcję tutaj, żeby nie brakowało konserw i wszystkiego, co tam żrą nasi inżynierowie, szanowni. Niech się wprowadzą, ulepszymy sobie całą dzielnicę i na tym skończymy, moi drodzy. Chociaż w zasadzie mogę tą dzielnicę już ulepszyć. Chyba całą naraz damy radę. Uwaga, proszę państwa. Oto pierwsza dzielnica inżynierów w Nowym Grodzisku. I od razu punkty wpływu nam wpadły za to. Za poziom profilu także zaraz wpadną. Świetnie. Bardzo ładnie. Żarówki jeszcze musimy stworzyć. Zapomniałbym, moi drodzy, o fabryce żarników i nie tylko. One też będą potrzebne tutaj, więc od razu je stawiamy, żeby zaspokoić zapotrzebowanie. Żarników. Bardzo podobne są, więc nie byłem w stanie ich odróżnić początkowo. People celebrate your leadership. Dobra, a tutaj oczywiście ulice wybrukowane. Inżynierów mamy dość, żeby kolejną elektrownię uruchomić, więc myślę, że czas najwyższy na tym zakończyć odcinek, że tutaj ładną dzielnicę produkcyjną uruchomimy już dla inżynierów, moi drodzy. Powinno wszystko ruszyć z kopyta już teraz. Już teraz. Jak tylko się podłączymy do prądu. Dobra. Tak samo tu. Dobra. I zobaczmy, jak tam będzie, jak to będzie wyglądało. I okulary też zaczniemy produkować, moi drodzy. Dobra, myślę, że to się nada na naszą miniaturkę, ale bardziej nada się, oczywiście. Poprawiona dzielnica inżynierów, którą już poprawiamy. Czy oni potrzebują na rynku się zaopatrywać? Niekoniecznie na tym, myślę. Niekoniecznie, możemy tu dostawić oczywiście budynków. A zanim to zrobię jeszcze w zasadzie, zróbmy ładną miniaturkę na koniec odcinka, moi drodzy. Proszę bardzo, uśmiech. Jeszcze raz. Świetnie. To będzie świetne. Za dzisiejszy odcinek bardzo wam dziękuję, moi drodzy. W przyszłym będziemy już ostateczny balans wyspy prowadzić przed wyruszeniem do NBS-y. Mam nadzieję, że wszystko uda, że kawa tu przyjdzie i że wszystkiego nam wystarczy, moi drodzy. Za dzisiejszy odcinek bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!